Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Od razu przepraszam Was za mój głos, ale niestety mam katar, także nic na to nie poradzę. Dzisiaj przychodzę do Was z open boxem naturalnie z pudełka. Jest to edycja wrześniowa. Ja już, jak widzicie, sobie podejrzałam, co tam w środku się znajduje. Ale jeżeli Wy jeszcze nie widzieliście na innych kanałach, co znajduje się w środku, to zapraszam Was do oglądania. Także otwieramy naszego boxa. Tak to się tutaj prezentuje. Standardowo mamy kopertę oraz produkty. I ja pójdę sobie, jak zawsze, zgodnie z tą rozpiską. Tutaj wewnątrz znajdujemy również kupon rabatowy na minus 20% na zakup kosmetyków konopnych. Jest to coś takiego. Ja Wam ten kod rabatowy zostawię na dole w opisie, żebyście mogli z niego po prostu skorzystać. Tym razem mamy taką jedną karteczkę, także nie przedłużamy i przechodzimy. Pierwszy produkt, który był już ujawniony na stronie, jest to masło do ciała. Jest to masło do ciała firmy Naturalne z Natury. Wartość tego produktu to 49 zł. Mocno nawilżające i regenerujące masło, naturalne masło do ciała z woskiem pszczelim polskiej firmy Naturalnie z Natury. W pudełku dostępna jedna z trzech nut zapachowych. Jabłko, róża, wanilia, zielona herbata. Tutaj jest ta uloteczka, tak to się prezentuje. Pobudza skórę do odnowy, wzmacnia jej elastyczność, sprężystość wygładza i zmiękcza. Ja pisałam kilka razy na profilu właśnie Naturalnie z pudełka, że chciałabym wersję zieloną herbatę i takie też otrzymałam. Dalej jest to. I jest to olejek do pielęgnacji paznokci i skórek, wytwórni mydła. Wartość tego produktu to 25 zł. Produkt polskiej firmy Wytwórnia Mydło. Totalna nowość w asortymencie tej marki. Kosmetyk zawiera olej śliwkowy i ma marcypanowy zapach. Jej bogaty w naturalne przeciwutleniacze, witaminy i składniki odżywcze. Na każdy paznokieć za pomocą pipetki należy nanieść kropę olejku i wmasować w paznokieć i skórę wokół. Także to jest produkt numer 2. Następny produkt jest to i jest to organiczny peeling do stóp kwiast lotosu firmy Organic Shop. Wartość tego produktu to 11 zł i 50 groszy. Peeling regeneruje i nawilża skórę stóp. Odnawia jej strukturę oraz usuwa uczucie zmęczenia. Formuła skrabu oparta jest na naturalnych składnikach, przede wszystkim organicznym oleju z lotosu oraz cukrze trzcinowym. Olej z lotosu głęboko odżywia i zmiękcza skórę, przywracając jej delikatną miękkość i naturalną gładkość. Cukier trzcinowy z kolei łagodnie złuszcza martwy naskórek, czyniąc ją miękką, delikatną i jedwabistą w dotyku. Kosmetyk niezbędny w użyciu po długich wakacyjnych wędrówkach. Także to jest produkt numer 3. I produkt numer 4, produkt ostatni. Tutaj był miks produktów, tutaj był do wyboru jeden z pięciu kosmetyków. I jest to firma Mario Bluo. Nie wiem, powiedzieć, jak się czyta. Marilou Bio, coś takiego. I wartość tych produktów, no zależy na co trafiliśmy, 25 do 28 zł. Ja będę przyjmować wartość pośrednią. Marilou Bio to nowość na polskim rynku. Kosmetyki tej marki pochodzą od francuskich specjalistów. Są w pełni naturalne, zawierają wartościowe i bogate składniki, posiadają certyfikat EcoCert. W naszym pudełku znalazł się jeden z pięciu wybranych kosmetyków tej marki. I mi się trafiła maseczka oczyszczająca. I może zacznę właśnie od tej maseczki. Nie wiem, czy ktoś z Naturalnie z pudełka po prostu ogląda mój kanał, ale jak wiecie, ja jestem maseczkową dziewczyną i bardzo lubię wszelkiego rodzaju maseczki. Także bardzo się cieszę, że trafiła mi się właśnie maseczka. Jest to maseczka oczyszczająca, także jest tutaj naprawdę ciekawy, naturalny skład. Jestem ciekawa, jak ona się sprawdzi. Także przetestuję i na pewno Wam dam znać. Może znajdzie się w jakimś teście, w jakiejś zdemaskowanej. Także wyczekujcie. Jeżeli już idziemy od końca, to przedostatnim produktem był ten skrab. I powiem Wam, że ja generalnie nie używam skrabów do ciała, jeżeli już... Przepraszam, skrabów do stóp. Takich typowo przeznaczonych do stóp nie używam. Jeżeli już mam ochotę, to po prostu zwykły skrab
do ciała sobie użyję na stopy. I z tego co patrzyłam na skład, to on jest taki, że ja go chyba po prostu będę używać do ciała. Wydaje mi się, że krzywdy mi nie powinien zrobić, on bardzo ładnie pachnie, także dlaczego by nie? Jest to peeling cukrowy, także myślę, że on mi krzywdy naprawdę nie zrobi. Tak samo będę szukała innego zastosowania do olejku, do pielęgnacji skórek i paznokci. Powiem wam, że takich produktów ja po prostu nie używam, także będę szukała innego zastosowania do tego olejku. On jest z olejkiem rycynowym, także no jeszcze do końca nie wiem, wiecie, ja noszę hybrydy. Gdybym ich nie nosiła, to pewnie bym po prostu wsmarowywała w paznokcie. A tymczasem po prostu nie wiem do końca, co z nimi zrobić. Albo poszukam innego zastosowania. Nie mam pojęcia. Bądź po prostu komuś oddam. I ostatni produkt to masło. Jestem naprawdę z niego zadowolona, ponieważ zapasy balsamowo-masłowe do ciała się trochę u mnie skurczyły. Kilka produktów poddawałam znajomym czy rodzinie. Kilka też produktów zużyłam. Także bardzo się cieszę i jestem zadowolona, że naturalnie z pudełka. Mam nadzieję, że wzięło moją sugestię do siebie i po prostu to masełko otrzymałam w zapachu, który by mi odpowiadał. Ponieważ tutaj jeszcze były jabłko róża, no ja nie przepadam za zapachem róży, także myślę, że ten zapach nie byłby dla mnie. A wanilia wydaje mi się zbyt ciężka i zbyt słodka dla mnie, także jestem bardzo zadowolona, że trafiła mi się zielona herbata. I to by było wszystko w tym filmiku. Jestem bardzo zadowolona z zawartości tego pudełeczka. Szczególnie jestem zadowolona z masła do ciała oraz tej maseczki, bo chętnie przetestuję, jeszcze marki nie znam. Także tym bardziej jestem tych produktów ciekawa. Peeling do stóp wyląduje prawdopodobnie jako peeling do ciała. Natomiast olejkiem jeszcze zastanowię się, czy po prostu znaleźć na niego inne zastosowanie, czy po prostu go komuś oddam. Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak podoba wam się zawartość tego pudełeczka, czy bylibyście zadowoleni z tych produktów i być może, jeżeli zamówiliście, to jaki inny produkt tej tutaj marki się u was trafił. Jestem bardzo ciekawa, jakie były opcje. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, jeżeli ten filmik wam się podobał. Jeżeli lubicie open boxy naturalnie z pudełka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. W opisie znajdziecie wszystkie linki do naturalnie z pudełka oraz linki do mojego Instagrama oraz Facebooka, gdzie was serdecznie zachęcam. Dzisiaj to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach.